Volvo FE w wersji Electric, czas na jazdę. Tutaj ta część kokpitu kierowcy przypomina normalne FE, ponieważ no, ten pojazd powstał na bazie zwykłego FE, jeżeli chodzi o kabinę. Także mamy zwykły kluczyk, wkładamy, przekręcamy na pozycję gotowości zapłonu. Komputer oczywiście szykuje pojazd do jazdy, ale jeszcze właśnie wszystko zgasło. Pojazd nie jest jeszcze gotowy do jazdy, ponieważ jak widzimy nie ma zasilania, tak jakby pokazanego. Czyli normalnie przekręcamy kluczyk tak, jakbyśmy chcieli uruchomić rozrusznik. I teraz diutka mryga, pojazd jest szykowany do jazdy. Teraz pojazd jest gotowy do jazdy, co też pokazuje pionowa pozycja tego wskaźnika, nazwijmy to obrotomierza, czy bardziej siłomierza w przypadku pojazdu elektrycznego. Wybieramy bieg do jazdy, zwalniamy, klasyczny hamulec postojowy, no i możemy jechać i rozkoszować się ciszą. To jest ta najprzyjemniejsza część jazdy pojazdami elektrycznymi, że jedziemy tutaj w kompletnej ciszy, słyszymy tylko leciutki szum tego silnika, lekki pisk przetwornicy, ale bardzo nieuciążliwy, niesłyszalny wręcz, no i szum opon, szum powietrza. Mamy tutaj do dyspozycji 400 kW mocy i 850 Nm momentu obrotowego, który jest dostępny w pełnym zakresie, no nie można powiedzieć obrotów silnika, tak, ale w pełnym zakresie, po prostu od zera do maksymalnej prędkości cały czas 850 Nm, taka jest specyfika pracy silników elektrycznych. A tu są dwa silniki elektryczne połączone ze sobą i dodatkowo sprzęgnięte z przekładnią dwubiegową, oczywiście sterowaną automatycznie, kierowca tutaj nic nie musi robić, ale są do dyspozycji dwa biegi i te dwa biegi są tak sprytnie skonstruowane, że zawsze jest przenoszony napęd, czyli nawet przy zmianie biegu, mimo tego, że nie ma tutaj klasycznego sprzęgła, ten napęd cały czas jest przekazywany, czyli jest to takie permanentne połączenie tej przekładni, dzięki czemu rozpędzanie i sama jazda jest bardzo płynna, bardzo elastyczna. No i to, co właśnie w silnikach elektrycznych, to, że moment obrotowy mamy dostępny cały czas, to pozwala z dowolnej prędkości rozpędzić ten pojazd z taką samą dynamiką. Jest to bardzo przyjemne i wygodne, jeżeli chodzi o jazdę. Nie mamy tutaj klasycznego zwalniacza. Nie mamy żadnego retardera. Oczywiście jest hamowanie odzyskowe, które możemy wyłączyć, jeżeli na przykład wolimy, żeby nasz pojazd wytracał prędkość sobie bardzo powoli, czyli tak jakby jechał na wolnym kole, to wyłączamy ten przełącznik i wtedy zdjęcie nogi z pedału gazu po prostu rozłącza napęd elektryczny. Nie jest on zasilany, ale też nie odbiera energii kinetycznej. Wtedy po prostu, kiedy zdejmiemy nogę z pedału przyspieszenia, ta wskazówka obrotomierza czy tego wykorzystania energii zatrzyma się na pozycji 0. A kiedy włączymy sobie ten przełącznik, teraz mamy hamowanie rekuperacyjne, rozpędzamy się, zdejmiemy nogę z gazu i minimalnie wytracamy prędkość, powolutku, tak jakbyśmy hamowali silnikiem zwykłego samochodu spalinowego na jakimś wysokim przełożeniu. A oczywiście, jeżeli delikatnie dotkniemy pedału hamulca, to w pierwszej kolejności odzyskujemy energię, a dopiero później załączane są klasyczne hamulce, czyli klocki zaczynają trzeć o tarcze hamulcowe. Natomiast jeżeli bardzo płynnie operujemy tym pedałem hamulca, to wówczas odzyskujemy energię, a z drugiej strony nie zużywamy klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych, także to też przełoży się na dłuższą żywotność tego rozwiązania. Bo oczywiście jazda pojazdem elektrycznym, tutaj też jak najbardziej wchodzi w grę eco-driving, tak? No bo możemy jechać tak, żeby tej energii zużywać jak najmniej, natomiast jest to troszeczkę inna specyfika jazdy niż przy silniku spalinowym. Generalne zasady są oczywiście takie same, czyli
musimy jechać przewidująco, musimy odpowiednio dobrać tą prędkość, żeby nie wachlować tą prędkością ciągle góra-dół, musimy starać się jechać bez zatrzymania. Natomiast co ciekawe, no, silnik elektryczny czy napęd elektryczny wybacza więcej błędów niż napęd spalinowy, ponieważ właśnie przy hamowaniu część tej energii odzyskamy, tak? Przy samochodzie spalinowym każde naciśnięcie hamulca to jest strata energii, to jest wyparowanie ciepła z tarcz hamulcowych i z klocków hamulcowych, a tutaj jednak troszeczkę tej energii odzyskamy. Podobnie właśnie zły dobór prędkości obrotowej czy przełożenia, no tutaj tego nie mamy, tak? Tutaj w każdym momencie ten silnik pracuje z taką samą mocą, z takim samym momentem obrotowym, z taką samą wydajnością. Jego nie boli to rozpędzanie czy hamowanie, tak jak silnik spalinowy. No i cisza, tak? Ta wspomniana cisza. Słyszymy tylko lekki dźwięk napędu elektrycznego, słyszymy szum opon, słyszymy opór powietrza przy większych prędkościach. Teraz tak, kiedy mocniej nacisnę pedał przyspieszenia, to słychać i przetwornicę, i sam napęd elektryczny. Jest zimno, uruchomiliśmy ogrzewanie. Tutaj ogrzewanie rozwiązane jest w sposób, można powiedzieć, konwencjonalny, ponieważ cały układ napędowy wymaga chłodzenia albo ogrzewania, chodzi tu przede wszystkim o baterie, to właśnie to ciepło z baterii jest odzyskiwane i ono zasila układ ogrzewania, który ma też swoją grzałkę, czyli jeżeli temperatura baterii jest zbyt niska, no to ta grzałka jednocześnie zasila cały ten chodzący płyn, który ogrzewa nam i kabinę, i baterie. Wszystko po to, żeby te baterie pracowały w jak najlepszej swojej, w jak najlepszych parametrach, dzięki czemu zachowują dobrą pojemność i no, pozwalają wtedy na osiąganie dobrych przebiegów. Przed oczami kierowcy delikatnie zmieniona tablica wskaźników. Oczywiście zamiast obrotomierza mamy ten wskaźnik, który pokazuje, co się dzieje z napędem, kiedy naciskam pedał przyspieszenia, to oczywiście pobieramy energię, czyli wskazówka wychyla się w prawo, w stronę minusa. Im mocniej docisnę, tym tak jakby więcej tej mocy idzie. A kiedy zdejmę nogę z gazu, delikatna rekuperacja, ponieważ mamy włączoną tą rekuperację. Zwłaszcza kiedy przyhamowuję, to wtedy troszeczkę odzyskujemy tej energii. A poniżej na wyświetlaczu komputera pokładowego mamy cały czas do dyspozycji pokazany zasięg. Dzisiaj jeszcze ponad 120 km przy tych warunkach atmosferycznych możemy pokonać. Możemy tutaj sobie przejść do bardziej rozwiniętych ustawień. Tak, mamy temperaturę. To jest zawsze ważne w pojazdach elektrycznych. No, temperatura wpływa na pojemność, chwilową pojemność baterii. Tu jest zasilanie akumulatora pomocniczego. Tutaj jest właśnie pełne pokazanie pojemności baterii. Czyli tutaj mamy jeszcze 115 kWh dostępne, czyli ponad 75% pojemności. Ponieważ mamy tutaj zestaw czterech baterii, tylko że jeszcze pierwszej generacji, teraz w najnowszych pojazdach już są baterie drugiej generacji o łącznej pojemności. Każdy z pakietów ma 66 kWh pojemności. Mamy tutaj cztery takie pakiety, czyli łącznie ponad 250 kWh pojemności. No i właśnie zasięg około 200 km tym pojazdem da się zrobić przy lekkim obciążeniu, a około 120 km z pełnym obciążeniem i albo z pracą przerywaną. Z punktu widzenia kierowcy jazda FE Electric to przede wszystkim płynność, cisza i moment obrotowy, który bardzo pomaga w jeździe, zwłaszcza przy obciążeniu. No, ponieważ ten samochód jedzie bardzo płynnie, bardzo precyzyjnie, a reszta no to tak jak w klasycznym typowym FE, natomiast no, ta cisza i ten spokój i ta płynność jazdy to jest naprawdę coś bardzo przyjemnego, zwłaszcza przy mniejszych prędkościach w mieście, przy manewrach, no, gdzie ten silnik nam po prostu nie warczy, tylko sobie cichutko szumi gdzieś tam daleko za naszymi plecami. To na pewno dla kierowcy jest bardzo, bardzo przyjemne wrażenie. Samo wnętrze kabiny, jest to klasyczna kabina już wcześniej stosowana w dieslowskich, spalinowych Volvo FE. Tutaj akurat mamy do czynienia z kabiną. No, teoretycznie
krótką kabiną sypialną, ale tutaj zagospodarowaną takimi trzema fotelami. Głównym zastosowaniem Volvo FE jest oczywiście ruch miejski i podmiejski, ale mimo to FE Electric został wyposażony w cały pakiet rozwiązań, które przydadzą się też kierowcy, kiedy musi pokonać trochę dalszą trasę. Mamy oczywiście do dyspozycji tempomat. Tempomat klasyczny, sterowany tutaj guzikiem z kierownicy, ale ten tempomat jest też wyposażony w odległościówkę, czyli mamy tutaj ACC, możemy sobie ustawić ACC i teraz zmieniamy sobie tak ten zasięg od pojazdów poprzedzających. No i mamy też cały pakiet systemów bezpieczeństwa, Line Guard Assist, czyli oczywiście utrzymywanie toru jazdy, czy informacja o wyjeżdżaniu poza tor jazdy i system zapobiegający kolizji z pojazdem poprzedzającym, także to są, no właśnie teraz widzimy, że działa system, tak, przy najechaniu na linię jesteśmy ostrzeżeni. Także są to wszystko te rozwiązania, które stosowane są też w pojazdach długodystansowych, a tutaj w tym pojeździe no, średniodystansowym, czy wręcz krótkodystansowym również one są stosowane, ponieważ jest to pojazd dystrybucyjno-miejski, czyli czasami jest potrzeba podjechania 30-50 km jakąś drogą ekspresową czy drogą krajową, no i wtedy te wszystkie systemy jak najbardziej się przydają. Zjeżdżając z trasy szybkiego ruchu powolutku wytracamy sobie prędkość i odzyskujemy dzięki temu część energii, podładowujemy akumulatory przy tym wytracaniu prędkości, jeżeli mamy włączony właśnie układ odzyskiwania energii. No i możemy praktycznie bez używania hamulca przemieszczać się tym pojazdem, chociaż ten stopień rekuperacji nie jest jakiś bardzo gwałtowny, także ten samochód po prostu płynnie sobie jedzie i delikatnie wytraca energię.